Dzień dobry. U was jest siódma, czyli tutaj jest dziesiąta, no i dlatego ja się czuję jednak jakby była siódma. Jeżeli oglądaliście nasz środowy rozpaczking, to wiecie, że jest piątek, a ja jestem w Dubaju, gdzie przyjechałam na konferencję o edukacji. Obiecałam, że coś wam pokażę, ale póki co to widać ten wieżowiec w kształcie żagla daleko przez moje okno hotelowe. Ale nie martwcie się, wkrótce poprawię widoki. W tej torbie jest 8 książek dla Oli, a tu jest moja książka. Właściwie to powinnam pokazać ją tak, ale tony halik bustych, co spokojnie mogli stanąć na głowie, więc myślę, żeby mi wybaczył. Mirosław Wlekły napisał książkę, która jest totalnie jak życie halika. Nieprzewidywalna. Nie zaczyna się od urodzin, nie zaczyna się od historii pochodzenia. No to posłuchajcie, jak się zaczyna. Zjawy chudzielec z kępkami blond włosów po bokach i krzyczastymi jasnymi brwiami wskakuje z kamerą na parapet. Jest wilgotny jak cholera i upał taki, że trudno sięgnąć po szklankę z wodą. Są lata 60., a my z Halikiem jesteśmy w Panamie, gdzie spektakularnie przerywa pewne ważne przemówienie. Halik nie usiedziałby jednak w hotelu, nie siedziałby, nieważne czy to byłoby w Dubaju czy w Panamie, dlatego wychodzimy na wycieczkę. Gotowi na wycieczkę? Okej, złapać Halika i te wieże ile metrów? 883. Z tej perspektywy mieści się lepiej. Okej, przyznaję, najbardziej kontrastowe jest czytanie o czasach PRL-u i świadomość, że Halik, tu, PRL, Warszawa, come on. A kiedy w latach 60. Tony Halik robił materiały dla amerykańskiej telewizji z Ameryki Południowej, tutaj była pustynia, wszędzie. Ta mówi, że pustynia i tak tyle. Czy Tony Halik czułby się tu dobrze? Mam pewne wątpliwości, że byłoby tu dla niego za bogato, ale i z tym by sobie poradził. Okej, to zrobiłoby wrażenie nawet na Haliku. Widzicie, załatwiłam Tonemu też, jak mówi Ola, największą ścianę z plexi zrobioną w jednym kawałku. Jesteśmy, Olu? Jesteśmy w Kinokunia. Czyli my happy place. Happy place. Kiedyś to była dużo, dużo większa księgarnia. Niestety, dużo, dużo większa, słyszycie to? Nie, gdybym nie czytała Halika, czytałabym My Vision, tak? Tak by było? Tak, proszę bardzo. Ola nie kłamała i zabrała mnie do raju. Ja nigdy nie wyjdę z biblioteki, nie dotrę na konferencję i Tony Halik zakończy swój żywot w tej oto księgarni. Serio. Więc w ramach szczęścia dziecka... Tak, tak. Tak, 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 tak. Bardzo dużo atut. I uprzejmie melduję, że kupię sobie obowieść podręcznej, bo tutaj jest tańsza niż na Allegro używana wersja po polsku. Trzymajcie kciuki. A to ktoś zna? Przegrałam ze zdrowym rozsądkiem. Pa, księgarnio. Na chwilę wróciłam do hotelu, dlatego że zaraz udaję się już na konferencję, dla której naprawdę tu przyjechałam. Z tego, co już zdążyłam przeczytać, wiem, że ta książka jest napisana naprawdę sprawnie. Obdziera Halika z pewnych mitów. Ale Mirosław Wlekły robi w to naprawdę wdzięczny sposób. Nie mamy wrażenia, że chce zniszczyć swojego bohatera. Mamy takie poczucie, że bardzo chce go poznać. Halik opowiadał, że po nakręceniu filmu Acapulco wydano na niego wyrok śmierci. Jak było? No i właśnie tu wchodzi Wlekły. Odpowiada czy nie odpowiada? Na okładce fajnie ujął to Michał Nogaś i mówię to nie dlatego, że mówi, że źle montujemy film i chce mu się podlizać. Nie istniało dla niego zadania niemożliwe do wykonania. Wpychał się wszędzie, tam gdzie innym brakowało odwagi. Oto opowieść o sympatycznym szaleńcu, któremu nikt nie był w stanie odmówić uroku. I kluczowe zdanie? Nawet gdy przeinaczał fakty i zbytnio koloryzował swój życiorys. I nawet jeśli za dzieciaka nie oglądaliście filmów Tonego Halika w polskiej telewizji, to książka, którą po prostu warto przeczytać. Jest o ciekawym człowieku. Ja tymczasem wychodzę z hotelu, ruszam na konferencję, dla której tu przyjechałam i oddaję głos do naszego studia w Warszawie. A jeśli chcecie oglądać moje snapy z Dubaju, takie prywatne i nie tylko o książkach, to zapraszam na Snapchata Arilyn. A jeszcze jedna rzecz, bo wyszłam na niewdzięcznicę. Zobaczcie, jaki album o Dubaju dostałam od Oli. Uwielbiam ten rodzaj książek, gdzie historię poznaje się oczami, no umówmy się, dziecka. Dzień dobry, witam Państwa w naszym studiu w Warszawie, a właściwie w moim własnym, prywatnym. Bo niestety nie każdy jest dzisiaj w Dubaju. A jako, że pogoda w Warszawie jest tak jak na załączonym obrazku, nie pozostaje nic innego,
niż zostać w łóżku i czytać. Przyznam, że miałam trochę problem z tym, co wybrać w tym tygodniu, bo przede wszystkim kończyłam książki, które zaczęłam jakiś czas temu. Ale jak Justyna tak zaczęła opowiadać o tych podróżach, to przypomniało mi się, że mam taką książkę, która od jakiegoś czasu czeka na swój moment. To książka Twarze tajfunu o poszukiwaniu szczęścia na Filipinach autorstwa Gosi Szumskiej. Gosia jest aktorką, lalkarką, która kilka lat temu pojechała na Filipiny, żeby tam przy pomocy lalek pomagać dzieciom. Właściwie najpierw pojechała tam jako wolontariuszka po tajfunie Yolanda, który w 2013 roku absolutnie spustoszył Filipiny. Były tam miejsca, które zostały zniszczone w 80%. Wielu ludzi zginęło, jeszcze więcej straciło dachy nad głową. Gosia najpierw pojechała tam z jedną z organizacji humanitarnych, a potem wracała kilka razy. W pewnym momencie wymyśliła, że żeby pomóc dzieciom z traumą, będzie jeździła z takim objazdowym teatrzykiem. Wróciła do Polski, w internecie zebrała pieniądze, po pewnym czasie wróciła na Filipiny, gdzie przy pomocy swoich pacynek uczyła na przykład dzieci o higienie. Dzieci mają dużo problemów w domu i w szkole. Tajfun był dla nich dramatycznym przeżyciem. Dziękuję Wam, że mogłam dziś zobaczyć, jak znów beztrosko się śmieją. To jest też książka o czymś bardzo trudnym, to znaczy o tym, jak pomagać tak, żeby nie zaszkodzić. Ten problem pojawia się tu kilka razy, to znaczy to, co nam wydaje się dobre i słuszne, czasami może być niebezpieczne. To jest druga książka Gosi, pierwsza Zielona sukienka, okazała się dużym sukcesem. Gosia opisywała tam swoją podróż na Syberię śladami zesłanych tam dziadków. Przy tej okazji poznałyśmy się z Gosią, pisałam o niej tekst. Muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę świetna dziewczyna i cieszę się, że cały czas pisze. No i muszę o to zapytać. A co Wy dzisiaj czytacie?